No cześć, tutaj Krakus. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, coś nowego jest na tapecie, bo znalazłem taką grę gdzieś w odmentach sklepu Microsoftu, Gas Station Simulator, więc chyba nie muszę mówić, o czym to będzie gra. Z tego, co widziałem reklamy, może być całkiem ciekawa i ma dosyć dobre recenzje, więc postanowiłem ją zakupić i przetestuję ją. Prawdopodobnie wcielimy się w właściciela jakiejś stacji paliw na totalnym zadupiu gdzieś przy legendarnej trasie 66 w Stanach. Dobra, jest polski język, więc to jest fajne. To już jest duży plus dla gry. Oczywiście dźwięk jest po angielsku, ale napisy i interfejs będzie po polsku, więc całkiem spoko. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Jest widok z pierwszej osoby. Okej. I teraz pierwsze zadanie. Znajdź sposób na wyjście do stacji paliw. Aha, okej. Wskazówka. Trzymając coś, możesz to rzucić do kosza, by otrzymać wynik. Ok. Widzę, że tutaj jest sporo opcji takich, żeby to wszystko podnosić. Czyli tu będzie dużo rzeczy. O. Aha, ale nie mogę zatrzymać. Mogę tym rzucić, tak? Dobra. Rzucić do kosza, czy coś w tym stylu. Nie mogę mieć strzelby, nie mogę nią strzelać. Dobra. To wiele wyjaśnia. To jakieś równanie. Jest. Ktoś grał w kulkę, krzyżyk, narysował. Okej, dobra. Ciekawe. Nie mogę podnieść tych śmieci, żeby je zabrać ze sobą? A mogę, dobra. Czyli tak, co oni chcą, żebym... Okej. Mogę rzucić do kosza, dobra. Ale teraz tak, tak. Tak zrobię. O. Aha, to jest siła rzutu. Dobra. No to teraz rozumiem. Gdzie ja te śmieci rzuciłem? Gdzieś daleko w pole. Zaśmiecam okolice. Aż tutaj? Nieźle. Muszę uważać, że mi coś tutaj nie zżarło na tej pustyni. Jakieś stwory czy coś. Okej, mogę biegać. Dobra. To spróbuję teraz rzucić Michael Jordan. Okej. A nie, za lekko. Tak stąd to myślę jakieś 50%, nie? No tak, tylko trzeba jeszcze trafić. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Teraz powinno się udać. O, i dostałem osiągnięcie nawet. Wprawdzie nie trafiłem, ale... A, uderzyłem, dobra. Okej. Aha, deski. To od razu wrzucimy tutaj. Albo rzucimy tak. O, marny rzut. Dobra, o teraz. Patrzcie na to. Patera. O kurczę, co jest? Ale stąd już trafię, nie? Jeee. Mogę wyjść na górę. Mogę wyjść po drabinie. Ej, to jest dobre. Tutaj będę się mógł bronić przed zombie. Znaczy, tu nie będzie zombie, ale gdyby byli, to bym się tutaj bronił na dachu. Okej. Okay. Pop. Ha. Nabieram wprawy. Uwaga. Leci deska.
Ostatnia deska ratunku. Straszny. Koszmarny rzut. No to mi akurat nie wyszło, ale trochę treningu potrzebuję. Ale osiągnięcie dostałem, więc nie jest źle. Dobra, co tu jest? No dobra, ukończyłem zadanie, żeby wejść do środka. Podążać za linią wysokiego napięcia i znaleźć sposób. Dobra. Sobie otworzę drzwi. Tutaj, z drugiej strony. Wysokiego napięcia. Stąd. Dobra, okej. Aha, bo tutaj nie ma prądu, tak? Dobra, no i tak, jest tam pytajnik. To ma sens. Coś czuję, że tu mnie coś może zaatakować. Może nie teraz, ale w przyszłości. Okej, jest tutaj. Tam w oddali gdzieś jakieś miasto jest duże. Odbierz telefon w budce na przodzie stacji. Okej. No to idziemy. Mogę skakać. Tutaj mogę skakać. Ciekawe, czy coś mi się stanie, jak spadnę z wysokości. Nie, nic mi się nie dzieje. A to? No, kolejne osiągnięcie. Co to jest? Okej. A mogę jeździć tym? To by było niezłe. Chyba nie. Nie. Zaraz się tu zablokuję. O, paleciak jest. Całkiem dobry stanie. Może go później użyję. Ale muszę odebrać telefon. No tam mój pierwszy klient ucieka. Ej, poczekaj. To jest super stacja. Czy będzie może? A nie, to jest tu, dobra. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, czyli jakiś stryjek jest współwłaścicielem tej stacji. Będzie mi wysyłał regularne maile. On how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. I czas leci? Dzień zero. Jak dzień zero? Dzień pierwszy powinien być, no ale dobra. I mam nowego maila od mojego stryjka. Ale jak się go... Dobra. Jeśli chodzi o klawisze, to tak. Y nie działa, B nie działa, X nie działa. Tylko A skaczę. A, bo ja mam komputer tutaj. Wow. Ale co to jest? To jest sam monitor przecież. Gdzie tu jest komputer? Gdzie tu jest komputer? I to stary ten CRT. Ale dobra, niech będzie. Co my tu mamy? Mamy opcje, mamy pocztę. Siemka. A, oddałem samochód pod zastaw. Okej. Okej. On mi będzie pomagał. Będę miał wałek malarski, miotło i worek na świecie. Śmieci. Cechy, dekoracje, dostawy, pracownik, pożyczka.
Dobra, na razie nie mam paliwa. Okej. Okay. Wejdź do minikoparki. No, więc można, można. Tak, wiedziałem, że ta minikoparka to będzie... A, no i tutaj jest Y. No i kolejne osiągnięcie. Rudy. Tak się nazywa. Rudy 102. Okej. Okay. Nowego maila mam. I co mam tą koparką zrobić? Aha, no nie mam paliwa. Ja. Nie wierzę. Ty zostawił koparkę bez paliwa. Muszę znaleźć kanister. Dobra, tu jest pytanie. A tam co jest? Może tu coś znajdę? A nie, tu się obudziłem. Tutaj śpię. Jakie mam słodkie te. Okej. Okay. Krzyżówka jest jakaś ciekawa. Dobra, idę szukać paliwa. O, jest kanister z paliwem. Trzeba się zorientować, czy przypadkiem wojska amerykańskie nie nadlatują. Żeby wziąć taką ilość paliwa. Aha, tym kanistrem muszę napełnić zbiornik na stacji benzynowej. No, ciekawe. Dobra. Chyba odwrotnie powinno być. Aha, dobra, L tutaj. No nie ma jakoś zbyt wielu animacji, ale cóż, no okej. Okay. Dobra, napełniam. Dobra. No i rudy jest. To od razu sobie napełnię kanister jeszcze raz. Tak na wszelki wypadek. Jak to było? Tak. Do usuwania piachu, kiedy rury wydechowe zaczną rozgrzewać się na czerwony, przytrzymaj, aby schłodzić silnik. Przegrzanie wyłącza opcję turbo. Dobra, no to wsiadamy i... Co to znaczy usuwać piach? Ten piach? Ten czerwony to jest piach? Nie. A, tam jest. Oczywiście jest pytajnik. Czyli tam, gdzie... pracować. A, no teraz widzę piach. No. Od razu. Przedtem go tu nie było. Mam dwa nowe maile. A, ja muszę chodzić. Dobra. Gdzie to mam odstawić? Pewnie na pustynię, no bo gdzie? Aha, sand disposal, czyli miejsce, gdzie się zostawia. Ja. A, to już. Już usunąłem cały piach z tego, z okolicy. Co? Tworzyć stację dla klientów już teraz? A, to jest Buddy 102.
wygląda jak, znaczy jest rudy 102, ale też to ry wygląda jakby. Może być rudy 102? Widzisz, że jak powiedziałem rudy 102, to nie zauważyłem tego, teraz dopiero. Wierzcie lub nie. A to jest... pewnie w polskiej wersji jest rudy. A w wersji angielskiej jest coś innego. Rudy 102 pasuje idealnie. Dobra. I mogę otworzyć stację już, ale czy to nie jest zbyt ryzykowne? Zobaczymy. Aha. Tu jest jaka dostawa? A, dostawę paliwa muszę wezwać, dobra. Jacie, jak to jest czysto i przytulnie. Na pewno klienci będą zachwyceni. Dobra, zobaczymy. Stacja paliw. O, mogę ulepszyć stację. Będę ulepszał, dobra. Dostawa, zapas paliwa. Ile ja mam kasy w ogóle? Mój stryjek powiedział, żebym się nie przejmował. Dobra, zamów. A, okej. A, zostało mi $55. I kolejne osiągnięcie, dobra. Zamówiłem paliwo. Teraz, o, goście przyjechał. Jakieś rudy. I teraz co? Przetestuj swoje umiejętności na automacie do gier. Ale to muszę zatankować najpierw. Nie ma paliwa, tak? O to chodzi. Tak. That's awful. A, o co ci chodzi? Przecież dostawa paliwa. Co to jest za ogórek? Jakie coś by się mi przywoziło paliwo? No beer, beer. Piwo, nie ma piwa. No, ten gość, co przywozi, kamizelkę ma. Siema. dobra. Muszę... Co ja muszę zrobić? Premium? Idę przetestować swoje umiejętności zgodnie z zadaniem. Tam się będzie napełniało. Gdzie to jest? Tutaj. Tam coś jest. Nie mogę się schylić. Powinno być B. Jest sterowanie. A żeby skoczyć, przejść wszystkie bramki w odpowiedniej kolejności. Tam muszę przejechać, żeby dostać $20. Ej, no nie.
Daj mi zarobić te 20 dolarów. Co jest? Utknąłem. Tu jest następny. Strasznie podskakuje na tych, na wyboje. Nie wiem, czy nawet jadę teraz w dobrą stronę, bo tak mi namieszało. A ta była skoczna. O! Idzie teraz. A, tutaj. Do metra. Nie, steruję się tym koszmarnie. Kolejne osiągnięcie. A dostałem te 20 dolarów? Nie, nie dostałem, mam cały czas 50. Ile muszę mieć? Nie pamiętam. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Marnie się tym steruje. Lepiej się trzymać drogi. Tak. Chciałbym okno tutaj w tunelu. O! Mówię, żeby się trzymać drogi. Chyba dam sobie spokój, bo to jednak wymaga praktyki. Nawet skok mi nie wyszedł. Dobra. Poćwiczę innym razem. Tam powinno się już zatankować. Już się ciemno zrobiło. Zaraz się pojawią wilkołaki i wampiry. Okej, okay, gościu pojechał. Ja, a ja mam klienta. Dobra. Okej. Okay. Ale... A czemu mi się nie zatrzymało tankowanie? Muszę poćwiczyć tam to tankowanie. A czy nie takie tankowanie jak ten, jak wam się wydaje? Narzędzia, jak mam worek na śmieci darmowe, worki na śmieci zakupione. W magazynie, okej. Okay. I mam wiadomości, tak? Okej, to wiem. Dobra, czyli to są wiadomości te standardowe.
Chyba trafiłem. Trzeba trochę posprzątać przed wejściem, żeby przyciągnąć ekskluzywną klientelę. Nie wiem jak to. O, jest klient, dobra. You're joking, right? No, co? No. Uczę się dopiero, nie? Co tu jeszcze mogę zrobić? Okej, to... jaśniej w środku. Nie, no dajcie mi trochę czasu i to będzie rewelacyjna stacja. To będzie najlepsza stacja na trasie drogi 66. O, już. Kup i użyj worka na śmieci. Okej, zaraz to zrobię. O, tutaj poćwiczę tankowanie. Okej. Cześć. Nie, za mało. Aha. A, naciskam jeszcze raz strzał. Okej. A, dobra. O, fajnie, że kolejne te osiągnięcie. Fajnie, że nie muszę latać do kontenera za każdym razem. Okej. Aha, automatycznie się worek jak gdyby zawiązuje. Dobra, dobrze wiedzieć. Fajnie było. Okej, teraz biorę te worki. O, i wrzucam tutaj. Bo muszę zamawiać kontener, żeby nie śmierdziały. Sporo, dużo fajnych opcji. Nieźle ten, nieźle wygląda ta gra. O, o! To nie ja, panie władzo. To nie ja. Trzeba się postarać. Dobra. Thanks. O. I teraz. No i kolejny się. Sorry. Aha, czyli tamtych nie zatankowałem, bo nie trafiłem. Z jak gdyby z jakością, nie w odpowiednim miejscu nie zakończyłem. Dobra, zbieramy dalej. Jakieś śmieciochy. Zapełnię worek.
Nie, no to może zostać. No, ale takie rzeczy, o. Pozbądź się pełnych worków na śmieci. O, tam już klient czeka. Dobra, zaraz dostaniesz porcję paliwa. Idealnie. O. Pierwszy napiwek. Znowu? A. Bardzo, bardzo blisko trafiłem z... A jeszcze jeden? A. I praktycznie idealnie trafiłem. Co ja tutaj... co mi teraz każe zrobić? Pozbądź się pełnych worków na śmieci i starych mebli. Mi pokazuje, gdzie one są. Nie, to mi pokazuje kontener. Aha. Czyli robię swoje, jak gdyby, i odkładam do kontenera. Patrzę, czy nie ma, nie ma. O! Jedzie ktoś. Dobra. Lepiej się sprząta te małe śmieci. Chociaż nie, zaraz. Jeszcze mam tu deski. A to się liczy. Klient przy paliwie. Już lecę. O, fajne auto. Dobra, zobaczymy. Spróbuję. Perfekt. Starą ponę. Tutaj. Starych mebli, więc to chyba o to chodzi. To przy okazji jeszcze tam będę powoli wynosił. Jakiś stary, zabytkowy zegar jest. To sobie zostawię, bo to fajne jest. Takie coś. To mogę ustawić gdzieś tutaj. Nie, to już to jest zepsute, dziurawe. Kup miotłę i zamieść podłogę. Okej, najpierw wszystko powynoszę. Później będę zamiatał. O, już się nie mieści. Samolot. A jest klient. Sami ludzie są w tym stanie? Już mam $361, nieźle. To tego się mogę pozbyć.
A, deski też mogę zbierać. Okej. Okay. To jeszcze złom. Dobra, już wygląda to całkiem jak porządna stacja. Ten ma teraz, nie wiem, czy on mi się przyda, czy nie, raczej nie przyjdzie. Trzeba zamówić ten skip. O, maluch. No nie wierzę. Serio? Nie no, świetny. PL jeszcze, 3214. Dobra, dostaniesz paliwo ode mnie, gratis. No, jeszcze z napiwkiem. O to chodzi. Okej, jest posprzątane. Co to jest w ogóle? Okej. Aha, miotła. A, muszę zamówić miotłę oczywiście. Narzędzia. Miotła darmowe. Teraz wybieram sobie miotłę. Aha, dobra. I znowu osiągnięcie. To wystarczy przytrzymać, okej. Okay. Samo się zbiera na łopatkę. Cudowna miotła. To jakaś miotła... Baby Jagi chyba. Co tu jeszcze? Jeszcze gdzieś jest jeden. O, tu jest. Tu jest coś. Tu jest coś. Okej. Dobra, jest. Okej, mamy klienta. Zarobimy trochę kasiory. Idealnie. Dobra, worek jest. To też jednak pozbieramy. To też. Co mam zrobić? Zamów wywóz śmieci. O, no właśnie. Jak to się robi? Aha, dostawa. I wywóz śmieci. I zamów. Okej. Okay. I kolejne osiągnięcie. Okej. Czym mogę w niego rzucić? No, dobra, dobra. Chodź, chodź.
Już nie będę w ciebie rzucał. Wezmę coś ciężkiego. Dobra, takie będą losowe wydarzenia. Denis rozrabiaka, tak? Co tutaj się stało teraz? Aha, on przyjechał odebrać śmieci. Tym razem ma... To jest Joe. Cześć, Joe. No szybko to opróżnił. Dzięki, Joe. Aha. Porysował mi ściany, skurczybyk. Dobra, L. Wybieram kolor. Zielony. O, dobra, zielony. Minigierka, fajna, całkiem fajna. Słuchajcie, niezła, niezła jest. Czy coś mogę zrobić? Tu jeszcze mogę pomalować na zielono. A. Tutaj na przykład jeszcze pomaluję. Au! Chlapałem się, dobra. Zdarza się. Dobra, kolejny klient. Z idealnym tankowaniem. Aha, bo mam więcej ścian. A tutaj... Dobra, wezmę worek. Tam jest na zielono. Jest, ok, dzięki. Tu z tyłu mogę wybrać sobie jakiś na przykład taki brązowy kolor. Na przykład tutaj też. Nie wiem, czy ta farba mi coś kosztuje? Mam nadzieję, że nie. A jeszcze tu. Dobra, będę miał kolorowy dom, a tutaj pomaluję na przykład na czarno. Dużo tych osiągnięć. Jeszcze tutaj tylko i już tam chyba klient podjechał. Już tankujemy. Sami ludzi tutaj. Danie. Dobra, 560. Muszę się włamać do bagażnika. No to będzie zadanie na następny odcinek. Dobra, to jest symulacja stacji benzynowej na totalnym zadupiu. Całkiem fajnie się gra, muszę przyznać. I nie ma jakichś większych problemów. Zapraszam na kolejne odcinki. Zobaczymy, co będzie dalej, jakie będą kolejne zadania.
kogo będę musiał przeganiać znowu i w kogo rzucać ciężkimi przedmiotami. Skąd zawozić piasek? Czy będę więcej używał rudego 102? Oto są pytania, na które mam nadzieję już niedługo otrzymamy odpowiedzi. Także trzymajcie się. O, jak ładnie pomalowane. Ciekawe, kto to pomalował. Da Vinci. No, trzymajcie się. Do usłyszenia w tej i w następnych grach. Do... No, cześć. Do zobaczenia.